Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie w projekcie Czytamy w domu ze szkoły JCZ. Nazywam się Kirill Kanacki. Dziś mamy 25 grudnia. Dużo kto obchodzi teraz Boże Narodzenia, więc składamy życzenia. Życzymy zdrowia, wesołych świąt i oczywiście sukcesu. Teraźniejsze nagrania to jest ostatni odcinek w tym roku i pewnego rodzaju to będzie podsumowanie naszej pracy. Dało się rady założyć taki projekt Czytamy w domu, więc mam nadzieję, że było to ciekawie dla Państwa. I założyliśmy taki klub miłośników języka rosyjskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji. Takich klubów są dwa, we Francji oraz w Polsce. Więc zapraszam serdecznie do tego klubu. Link będzie w opisie do teraźniejszego nagrania. No i dziś chciałbym, skoro idzie do nas zima, mam nadzieję, że śnieg ponownie spadnie, chciałbym przeczytać wiersz Сергея Есенина «Клёнты мой опавший». «Клёнты мой опавший, клён заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой? Или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел? И как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче как-то стал нестойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. Там вон встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. И утратив скромность, одуревши доску, как жену чужую обнимал березку. Шановні Państwo, на тим то wszystko. Jeszcze раз życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i oczywiście sukcesu. Do zobaczenia w styczniu 2021 roku. Dziękuję, że jesteście z nami. Dobranoc. Все очень не зря. Все очень не зря. Пусть день сменяет ночь.